Ty, 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 ty. Reklama. A więc co robisz? Kręcąc młynka swoim toporem o imieniu Marian, wchodzę do karczmy, a bo mam ochotę na jakiś nowy quest. A w karczmie od razu rozpoznajesz Lubertyka von Masse, który zawsze ma jakąś robotę dla barbarzyńców. No to ja mam też nadzieję, że ma coś dla barbarzyńcy lutnika, bo tym właśnie jest moja postać. Siadasz przy jego stoliku, a on pyta, czy przyjmiesz me zlecenie? A za ile? Zobaczymy. Jak? Zobaczymy. No, wiesz, zobaczymy, wyliczymy, ponegocjujemy. To może teraz, wiesz, zobaczmy, wyliczmy, ponegocjujmy. Będzie dobrze, zobaczysz. A weź po prostu powiedz, ile masz pieniędzy na tę robotę, no. Zobaczymy. No nie, to nie. Wychodzę z tej karczmy, kręcąc młynka i idę szukać gdzieś indziej. Nowe questy są ciekawsze niż stare. Pracę w IT znajdziesz na No Fluff Jobs. Wynagrodzenie w każdym ogłoszeniu. No Fluff Jobs. Wróćmy do jakiegoś takiego miejsca, że rozmawiasz, kiedyś przypomnij się, rozmawiasz znowu z Truderem i nie wiesz, gdzie to jest w czasie, ale wraca takie wspomnienie i on patrzy na to wszystko i mówi: dziwne są te, wiesz, że wystawiliśmy je bez atmosfery i żyły? Widziałeś te wyniki? Tak, robili tak, tak. Wyrabia? Tak, właśnie patrzę teraz na nie. To w ogóle ma jakieś słabe strony? Taki organizm? Teraz chyba wiem, czemu to badamy. Wiesz, najprawdopodobniej zdominował całkowicie swoją planetę, także nic na niej nie pozostało. Z tego, co słyszałem, to były jedyne organizmy, które tam były zahibernowane. Najprawdopodobniej wszystkie zasoby, które były na ich planecie, zostały wykorzystane przez ten organizm i no i cóż, no trzeba być bardzo ostrożny z tym, bo jeżeli to by wymknęło się spod kontroli, to w labie A, tak? W labie A robili te badania. A. No nam w labie B nie chcą nawet udostępnić całych danych. Szczerze mówiąc, no to bardzo odważny eksperyment. Mam nadzieję, że nie robią jeszcze odważniejszych. A ja mam wrażenie, że nie skleja mi się ta cała historyjka z tą ich planetą. Czytałem też te źródła, ale... powiem tak, nasza Ziemia jest nieprawdopodobna i wiadomo, że mogą być takie miejsca, jak są tam opisane, ale wydaje mi się, że nie skleja się cała ta... Ale uważasz, że one są wyinżynierowane? Że są całkowicie stworzone od zera? Uważam, że są ze środowiska, którego nie widzieliśmy i nie badaliśmy nigdy i nie mamy o nim wiedzy w ogóle. To jest moja hipoteza. Nie... Widziałeś pod mikroskopem te komórki. One... Tam nie ma... pączkowania, one się nie duplikują, one jakby się pojawiają? Nie zachowują się ani jak bakterie, ani jak wirusy. No mamy po prostu do czynienia z czymś, nie? Zawsze definiowaliśmy życie z perspektywy tego, co znamy. Tutaj mamy coś, co intuicyjnie czujemy, że to jest życie, tylko po prostu
wykorzystuje inne mechanizmy niż to, co pojawiało się wszędzie tam, gdzie byliśmy. Wszystko było podobne do tego, co ziemskie, co spotkaliśmy do tej pory. To jest coś zupełnie innego, prawda? Więc po prostu musimy badać dalej, bo nie mamy dobrych wyjaśnień tego mechanizmu, ale zapewne no, skądś muszą brać energię, skądś muszą brać materię. No, nic samo się nie dzieje. No, badajmy dalej, no i się może czegoś dowiemy. No może to jest z promieniowania? Dziwne. No nic. Zobaczymy, ile dostaniemy jeszcze próbek i czy będzie można przeprowadzić jakieś dalsze eksperymenty. Na razie daleko nie zaszliśmy, aż tak jakby kierowniczka Martinez wymagała. Ale to... No to dlatego, bo nie dają nam dostępu. Jakbyśmy mieli więcej dostępu, to moglibyśmy, można by to powiedzieć, rozpocząć dialog z organizmem. Wracasz do teraźniejszego. O, tam jest wózek, zobaczcie. Próbuję nakierować głową, tak na przestrzał. Może go widać, może widać w okolicy skradającego się skoczka. Jest pusto. Jest wózek. Co, jak się porozglądać jeszcze po ścianach i po dupicie? Widzisz, dajesz okazję, żeby Rok spojrzał na stan stacji i wygląda to fatalnie. Nie sprzątał tu nikt dawno. Jest okropnie. Jest... Zamknęli. Ale powiem ci więcej. No tu jest po prostu nawet te... Sprawne masz do tego oko. Nawet te... To jak te rury, wszystko wygląda, no to nie jest kwestia, wiesz, że ktoś nie posprzątał raz. Po prostu przez długi czas nie było żadnego maintenance. Jak pokój 15-latka, tylko nie ma wymiętych chusteczek koło łóżka. Ile my spaliśmy? Ile czasu to trwa? Jeśli po 8 minut, to około kilka tygodni. Gdzie są ludzie? Dobra, chodźmy, weźmy ten wózek i zróbmy tę misję, bo... Ale fakt jest taki, że zastanawialiśmy się, dlaczego akurat taki zestaw się znalazł na pierwszym poziomie w hibernatorium. Czemu akurat my? Martinez, Truder niejaki, doktor, my. Ja jestem tu w ogóle. Dlatego pytałem się o Paul. Bo tak naprawdę on może nam mówić, że to jest tak, a równie dobrze to może być fajny eksperyment. I co, no nie mamy innego, jak myślałem, innego drogi, zarypienia, więc... Ale jednak eksperyment. Żaden eksperyment nie jest zbyt drogi. Doktor Dale zastanawia się nad tym, czy powiedzieć członkom drużyny o tym, że te organizmy najprawdopodobniej mogą rosnąć w zasadzie cały czas bez ograniczeń, ale on by chciał zajrzeć do swojego labu i boi się, że jak im to powie, to wtedy mogą nie chcieć eksplorować minus dwa. To mam takie pytanie meta. Czy wy chcecie to wiedzieć, czy jest też dla was spoko, że póki co nie będziecie tego wiedzieć, że to może rosnąć i rosnąć? Dla mnie spoko, żebyśmy tak? nie wiedzieli, żebyś tak, to ukrywał. No, postać na pewno chce to wiedzieć, ale mi to absolutnie nie przeszkadza jako graczowi. Okej, dobra. To doktor Dale wkłada ręce do kieszeni i ma nadzieję, że nie spotkamy na razie większego przedstawiciela tego. Na pistolecie lepiej je trzymaj. Powinno wystarczyć. Poglądam na doktora, to twoje zamyślenie i cwaniakowatość interpretuję jako jakoś to będzie, doktorze. Jakoś to będzie. Tak. Dzięki, Cassius. W zasadzie jak jesteśmy już czwórkę, to czuję, że jest tak, nie, trochę bezpieczniej. Więcej światła mamy większą piłę ognia, mamy plan. Dobra, uda się. Bang. Wy sprawdzajcie tył, my możemy iść przodem. Dotwieracie do wózka i nie tak go, Cassius, zostawiałeś. Jego bok jest umazany w czymś, w jakimś śluzie. Nie dotykać tego. Tak, najpierw chcę sprawdzić nasze opatrzenie, czy... Czysto. Okej. Okay. Dale, spójrz na to. Podchodzę i rzucam okiem ksenobiologa. Czy jest to podobny śluz jak ten... Podobny. Czy jest stary, tak jak tamten, czy jest świeży? Ten jest świeży, tamten już zasychał, był miał takie grudki, a ten jest świeży. Dobrze, tutaj larwa przepoczwarzyła się w tego skotka, który skoczył na twoje plecy. To musiało w ciągu ostatnich, nie wiem, pół godziny, no ile temu to tutaj zostawiliśmy. Czyli... To było już po ataku. Więc... Czy jest możliwe, że nie zauważyliśmy, że gdzieś z boku tego wózka była larwa? Ich jest dwóch.
3, 4, 15 powiatów. Masz, nie wiemy ilu. Możesz mieć podejrzenie, że ten śród w jakiś sposób różni się od tamtych, bo też ilość jego jest mniejsza. Jeśli tam doszło do larwy, która się jedna na przykład zamieniła, no to była taka ilość, a tu jest tego mniej o wiele, więc... Okej, okay, czyli może być to na przykład przepoczwarzenie się skoczka w coś jeszcze większego. Może być tak, albo może być... To tą wiedzę zachowam dla siebie, żeby nie straszyć mojej kochanej drużyny. Ten ja też będzie widząc. Skutkował podrażenia? Podrażnienia? Podejrzewam, że tak. Fenomenalnie. Czy sprzęt jest zniszczony? Nie, 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 zobacz. No, nie ma tego tutaj w środku, to jest raczej... Dobrze. Tak, bo rozumiem, że to jest raczej z boku tego wózka. Ja się mega rozglądam. Ja tylko patrzę na Doriana, mówię, doktorze, widzę, że cały czas jest zamyślenie. Raz pozytywnie to spójrzmy. A może został zraniony? A może to jest jego krew? Patrzę się na ciebie. Tak, pewnie tak było. Zostawmy czasami też ten sposób. Jeżeli to jest małe, udało się to przestraszyć, udało się to wypnąć, da się to pewnie, to się narodziło, da się to zniszczyć. A, roboczo więc... nazwaliśmy to spaniel. No. Spaniel. Skoczek. Spaniel. Też na S. Dobrze, weźmy ten wózek i idźmy, bo nie czuję się tu komfortu. Dobra, jako że ja nie mam broni palnej, to ja mogę pchać ten wózek, mam ten luz, przydam się do czegoś, więc ja to... tylko sprawdzam, czy tam nie ma tego śluzu. Znaczy, żeby... ja wtedy pójdę przodem też, żebyś czuł się bezpieczniej. To ja tyle. No dobra, czyli ty przodem, ja pcham wózek, ty za mną, a ty do wózka cię nie pozwolę. Ja będę chyba chciał iść gdzieś w środku. Tam gdzie najtrudniej z ciebie złapać i wyciągnąć w ciemność. No to gdzieś pomiędzy mną, a ty z tyłu, tak? Ja z tyłu, jest. Parokiem. Kiedy jesteście na tym zakręcie, to po waszej prawej jest symbol właśnie apteczki. Widzicie, że to jest pokój związany z medycyną. Prawdopodobnie emergency room. Ale gdzieś tam w lewo ucieka korytarz drobny, który ty rok zaczynasz kojarzyć się ten rozkład stacji. I czujesz, że gdzieś tam po lewej jest jakieś znane ci miejsce w miarę. Czy chociaż czuję jakkolwiek, nawet zrobię tak. Mhm. Oj, a to moje. Przepraszam, w drugą stronę. W drugą stronę. Nawet zrobię tak. Przypominam sobie, że to znane mi miejsce, mam nadzieję przynajmniej, że znane mi miejsce, tam właśnie po lewej, tutaj w tych korytarzach, ono rzeczywiście nie dość, że znane, to może nam się przydać. Coś mam, jakiś prześwit, że ja jednak kiedyś, jak poruszałem się po tej stacji, to miałem cały taki osprzęt, który wykorzystywałem po prostu na tej stacji do codziennej pracy. Gdzieś tam powinien być. Dokładnie. Jest tam coś, co kojarzysz jako twoje miejsce, a ty tam trzymałeś sprzęt. Tak. Słuchajcie, tam jak pójdziemy, pokazuję pistoletem, jeżeli nadrobimy trochę drogi, jeżeli przypilnujemy trochę, tam jest mój cały osprzęt, który używałem do zarządzania tutaj, nazwijmy to sobie, czystością na stacji i tak dalej. Tam są rzeczy, które mogą nam się przydać, czy do pozbycia się śluzu, czy do chociażby narzędzi, które może będziemy potrzebować na dole. A tam też prowadzą tory? Tam pewnie nie prowadzą. Nie, tory tylko tymi szerokimi korytarzami idą na plany, nie? Tam jest dosyć wąsko, ale może dałoby się... To może popchniemy znowu wózek tu prosto, niech sobie sam jedzie, a my wszyscy razem pójdziemy tam, gdzie ty chcesz iść. Można tak zrobić. Co by na to? Tak zróbmy. No jeżeli tam jest coś przydatnego, tylko się pośpieszmy. Dobrze. Lepiej tak niż dyskutować 5 godzin. W takim wypadku ja pójdę przodem, no bo będę przy okazji nawigować. Coś z wózka potrzebujemy, czy nie? Czy tak jak jest, mam go pchnąć? Pchnij. I push the wózek. The wagon. Ta zejście w bok zakosztuje nas na zegarze czasu, ale kiedy tam puszczasz ten wózek, on gdzieś tam się zatrzyma za jakiś czas, pewnie przy magazynach, i schodzicie w ten mniejszy korytarz, to widzicie już szybko, że to muszą być jakiegoś rodzaju kwatery, pokoje prywatne, ale też bardzo szybko przed wami, po waszej lewej, jak skręcicie, widać tam, że tam jest po pierwsze łazienka, a po drugie prysznica. I w tej, ty właśnie w tej łazience kojarzysz, że tam jest taki schowek, mniejszy pokoik. To jest miejsce, którego szukałeś. A więc tam się kierują. Dobra. A ja, skoro widzimy, że tu są kwatery, to skoro wcześniej miałem maluteńki przebłysk, że chyba byłem tu w kwaterze, zanim się obudziłem w hibernatorium,
To sobie myślę, żebym trafił do swojego pokoju. Też może sobie będziesz. Nawet niekoniecznie, że chcę tam iść tylko dla takiego treningu, w sensie to jest odruch. Próbuję się tu gdzieś zakotniczyć. Mm-hmm. Dobra. Okej. Okay. Więc tak, co wy robicie, doktorze? Wiesz co, ja chcę sprawdzić, czy teren jest bezpieczny. Okej, okay, czyli zabezpieczam. A ja bym zerknął, czy też nie ma mojej kwatery na przykład tutaj. Uh-huh. Dobra. U mnie i tak tam nic nie będzie. Nie wierzę w własność prywatną. Dobra. Więc... Ale... Póki pamiętam. Niepokojąca jest liczba żetonów, które posiada na tym miejscu gry. Także pozwolę sobie użyć umiejętności zwykłego człowieka i wyrównać tę szalę. Nie. Teraz to już niezwykłego. Tak się wygląda, ale się dobrze akurat. Dobra, więc zacznijmy od tego, że tutaj jest. Znajdujesz w tym rok znajdujesz sporo przydatnych rzeczy, które rzeczywiście jest takie coś, co w tym składzie to są przedmioty. Po pierwsze znajdujesz pas z narzędziami, do którego można jakby zaczepić rzeczy, więc to jest to. To pomaga na pewno. Trochę jest upierdliwości w tym kombinezonie i z tym pasem, ale da radę to zdać. Kompatybilne to pewnie nie jest w pełni, ale... I działa. Też jest działa. Pistolet na gwoździe, który może się przydać. Czemu nie? Oraz... taśma, która jest konieczna na takiej... Taśma. Ja najbardziej zwracam uwagę na tą taśmę. Jednak. Ale też najważniejsze narzędzie na stacji, czyli... Myjka ciśnieniowa. Tak, myjka ciśnieniowa. Ja wiem, że to było narzędzie, które sam też modyfikowałem sobie w swoim czasie, dlatego, i dlatego też tak szybko mi to szło, dlatego, że ona przede wszystkim ma wyższe ciśnienie niż jest dozwolone. Tak po prostu. Więc to wyższe ciśnienie naprawdę potrafiło, zmyć. Dobry szlauch. Tak. Jak wiecie, to może boleć. Dobrze, mam to. Muszę założyć, że to jest co? Obciążenie 1? To 0 raczej tu, a ta, 2 dajmy, bo ona też ma jakiś pojemniczek, zbiorniczek. To sobie podlicz, ale się chce. Ten a masz, tak. Pas daje 3, pas z narzędziami 4. Zwiększa ci. Tak, czyli mam 8. Dobra. Czyli mam 12 i jedziemy. 12. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Jeszcze się. Obciążony jest, ale dobry. Ale nie przeciążony. Tak. Jeśli chodzi o pokoje, to panie Dale, znajdujesz pokój, który wydaje ci się twój. Jest coś z nim znajomego. Mhm. I kiedy do niego wchodzisz, to... Masz takie skojarzenie, wspomnienie tego, że oczywiście to jest twój pokój, ale ty tak bardzo rzadko z niego korzystałeś. Przebywanie w laboratoriach jest o wiele sensowniejsze. Są też tam, można się tam zdrzemnąć na krześle, można być. I tu widzisz, że ten pokój wygląda bardzo na mało naruszony. Są jakieś ubrania, widzisz nawet są jakieś plakietki twoje. Ale nie znajdujesz jakichś takich rzeczy innych? Chyba, że chcesz rzucić na percepcję i zobaczymy, czy coś przypadkowego tam może znajdziesz. Oczywiście, na przykład moje super gogle. Akurat, wiesz co, wysłali ci tę drugą parę i jeszcze nie zdążyłeś odpakować. No to liczę. Ale rzucaj, ryzykujesz eventem, ale damy ci 2, bo tutaj mało. Dobra. 2 to było. O! Triumf! Tak, dobra. Nieanulowalny sukces. Nierozbezpieczona paczka. Czyli mamy. Ale to jest. Sukces oraz porażkę. Oraz triumf. Tylko triumfu się nie da przebić porażkami, prawda? Tak. No czyli jakby jest tylko triumf, tak naprawdę. Nie, z kostką triumfu idzie nieanulowalny sukces. Nie można tu go mamy sukces i triumf. Tak. Ten jest skasowany tym, ale jest też jedna porażka. Okay, trzeba uzgodnić to właśnie. Dobra, to zróbmy tak, triumf. To zróbmy to w ten sposób, bo ty szukasz tych gogli. Dokładnie ci się przypomina, gdzie je zostawiłeś, ale nie ma ich tu. No to nie jest taki słaby ten triumf. Ale wiesz, dokładnie masz wspomnienie, gdzie one były. Pasuje ci to, czy nie? Mam kontrpropozycję, no dawaj. Że znajduję tutaj gogle, ale znajduję też na przykład, że nie wiem, jakiś raport, który miał w laboratorium, jest tutaj, ale on jest całkowicie zniszczony, obśliniony, wypalony.
Więc to, co chciał iść zrobić w laboratorium, będzie jest skazane na porażkę. Tylko dorzucam. Okej, dobra, coś można pomyśleć. No myślę, że to, co Termos proponuje, ma więcej sensu, tak, bo jakby... Ten minus mi się mało składa tu, ale dobra. No ale bo bardzo chciał no Jacek wiem. Iść musimy do laboratorium. Musimy zużyć baterię, żeby te okulary zasilić. Są bez zasilania, tak. A mamy tylko jedną bateryjkę na trzy bronie. Musimy je podłączyć do reaktora. No to jest piękny samobój. To jest tak. Potrzebujemy energii. Moje gogle najpierw. Mogę potrzymać baterię? Jak ty, Jacek, się z tym czujesz? No to wolałbym, żeby były, ale potrzebuję czegoś, żeby je uruchomić. Dobra. To jest fajne. Zróbmy to. To jest w takim razie paczka nierozpakowana. I pierwszy napis tu jest, pamiętaj, żeby podładować. Z bazy podwodnej na Europie, tam gdzie jest firma, która je wykonuje, rozpakowywuje jak dziecko, po prostu otwieram opakowanie i patrzę, że dołączone są baterie. Że nie ma baterii, która powinna być, bo w nowym modelu nie dołączają baterii i że muszę wziąć ekologia. Starych. Bo one były z Ameryki, a nie z Unii Europejskiej, gdzie są wymagane, żeby... Tak. No niestety. Ale ładowarka jest. Dokładnie z Europy, z bazy na Księżycu Europa. Unia Europejska. I zaczynam wyklinać pod nosem, ale zakładam je i mimo, że nie są włączone, to czuję się, że z powrotem mam kontrolę i sobie przypominam, jak się pojawiają wszystkie współczynniki, jaka jest temperatura, jaki jest skład chemiczny różnych rzeczy, bo tak zazwyczaj chodził sobie Dale i wiedział po prostu wszystko, jaki ma stan emocjonalny, ile ma lat, jakie hormony w tym momencie płyną w jego krwi i sobie tylko wyobraża te rzeczy, ale to już jest prawie jakby miał działające. I zakłada jeszcze na to ubranie robocze swój biały fartuch. I już czując się jak naukowiec, trochę taki przygarbiony, idzie takim poważnym krokiem, że idzie coś zrobić i że każdy mu ustąpić z drogi, bo jest w trakcie ważnego eksperymentu. Wiesz, to boję się tej twojej fascynacji trochę. Jakiej fascynacji? Na szczęście mamy taśmę. Zbieracie się, przejdźmy. Jesteście razem, wychodzicie tu, jeśli nie poświęcacie tu więcej czasu, to tu nie będzie. Co jest ważne? Nie. Żaden pokoi, które tak szybko przechodziłeś, nie wywołał w tobie emocji, że ty tu mieszkałeś. Wspomnień, emocji, czegokolwiek. Nie ma czegoś. Ja nie jestem pewien, czy tamto wspomnienie było dobre, czy niedobre, no czy to jakiś hotel. Ale jako, że mam pieprznik w głowie, a jestem, wiesz, zdyscyplinowany. Całe życie musiałem być, no nie? Więc ja próbuję się wyczyścić i skupić na tu i teraz, no nie? No, czekam, aż wróci pan Rok. Więc się zbieracie. Złapane wszystko? Ja tylko w międzyczasie, jak jestem mniej więcej sam, bo każdy zajął się swoimi rzeczami, biorę swoją czapkę i szukam czegoś po niej. To chyba nie tutaj. Zakładam z powrotem. Nawet mogłeś zobaczyć, że coś tam grzebałem, coś ten, założyłem, nie. Uznałam po prostu, że brylantyna ci przeszkadza. Pewnie tak. Jest robione, no i wracam. Dobra. Ja mam taki mały pomysł, co mogło być w pokoju Cassiusa. Ale nie, tylko, że nie ma jego pokoju. A, nie był pokoju. Przepraszam, to jakoś... Ale trzymaj, tego, bo może kiedyś go znajdę. Kiedyś będzie. Kiedyś cię znajdę. Dobra. Panowie, wszystko złapane? Jest. Dasz radę to przenieść wszystko na wózek? Czy trzeba ci pomóc? Ja spokojnie mam, wyciągam ręce, mogę coś czynić. Ja przede wszystkim mogę oddać w takim wypadku pistolet energetyczny, jeżeli ktoś potrzebuje. No. Tylu rzeczy aż mi nie potrzeba. Jak jestem na zero z tym obciążeniem, to jest dobrze, czy nie? Jest okej. Okay. Jest jeszcze okej. I to, idziemy? Idziemy. Do windy. Dobra. Prawnym krokiem. Tak. Wzdłuż tych pokojów, to chyba aż musimy dojść do tej stołówki, żeby przy stołówce skręcić na korytarz wyjdą. To widok jest straszny. No tam jest, widać jest przeszklone drzwi stołówki i te wszystkie stoły, krzesła zarzucone, to wszystko jest pod drzwi po prostu zebrane i tylko się przebija. Jeśli się tam zaświeci, to się światło gdzieś tam zakrzywia, odbija od jakichś sznurek, przebija i pokazuje tam jakieś puste. No nie ma tych, dziwnie wygląda stołówka. Kiedy wszystko się zgromadzi w jednym miejscu i nic nie widać, nie ma, nikt nie odpowiada, nie ma ludzi. No nic. Windy. Tak. Tutaj
pierwsza rzecz jest taka, że wózek i jakby ten idzie do windy towarowej. Mhm. Bo otworzyliście osobową. Obie sprawdzaliśmy, było, czy winda obie. Jest pod nami. Okej. Okay. To na pewno zmieniliśmy dwa. Różnica polega na tym, że w tej osobowej opisałeś, że jestem w tyłu, w tyle w ścianie jest rozwalone wejście do tunelów. Kwestia jest taka, że bez windy, która wjedzie w wózka, i tak nie przepniecie na dół, nie? No bo on potrzebuje szyny, a nie da się go tam. No to jedyne, co nam pozostaje, no to chyba ten po prostu zejść na tę windę i przerzucać to na dół. Zdecydowanie. Dobrze, kto pierwszy schodzi na dół? Ja mogę zejść na dół i przejmować te rzeczy. Ale z drugiej strony, chyba, że tam jest jakiś atak, to właśnie, wtedy... Czy da się to łatwo otworzyć, tak? Czy trzeba mieć narzędzia do tego? Trzeba mieć narzędzia, zdecydowanie. Możecie po prostu przepalić na siłę, a można to się otworzyć. My za pomocą korzyści ustaliliśmy, że jest właz otwieralny do środka winny. A nie to, że da się zeskoczyć? I zeskoczyć. I że jest właz. Tak, macie rację. No to mieliśmy tych sukcesów. Okej. Czyli w takim wypadku potrzebne dwie osoby, nadal dwie u góry. Wiesz co, może lepiej, żeby nie obciążać windy, niech jedna najpierw to przerzuci. To jest winda towarowa. Ona powinna pomieścić... Nie wiemy, w jakim stanie są te rzeczy. Widziałeś wszystkie te rury? Też prawda. Zresztą kilka tygodni było to... Ja po prostu zeskakuję. Wrzucam sobie dobra łącz i robię bardzo sprawne hop. A ja jako logistyk patrzę, jakby pracujecie. No, my pracujemy. Tak. I przekazujemy rzeczy bezpiecznie. Tak, właśnie, żeby nie zrzucać, tylko... Ja leżę jak najniżej. Rozumiemy, że to będzie wolne, ale jednak bez powstrzymania hałasu. Strzelimy czasik, skoro wolne. Mały czasik. Jak rozumiem, warstwowo. Najpierw gromadzimy na dachu windy w cały osprzęt, potem schodzimy my, otwieramy właz, bo trzeba zobaczyć wtedy, co tam się dzieje. Tak. Nie? Bezpiecznie go tam przybieramy. Dobra. Do towarowej czy osobowej? Mówiliście, że towarowej. Towarowej. Jest. Te pierwsze otwarcie i spojrzenie pokazuje ciemność w środku, nie? I kiedy się rozglądacie tak, to szybko orientujecie się, że środek tej windy jest po prostu zamknięty. Jest to zatrzaśnięte. Ona stoi na minus dwa poziomie, ale ma zatrzaśnięte drzwi. No tego się spodziewaliśmy. Nawet lepiej. A jak przypominam sobie, jak wyglądał ten skoczek, jak miałem te flashbacki z rozmową z Truderem, czy widać jakieś organy, które mogły odbierać bodźce? Czy mam jakieś wyobrażenie, jakie zmysły mogą być szczególnie wykulone u tego stworzenia? Wiesz co, nie przypominasz sobie dokładnie, bo tam jednak nie było sukcesu, nie? Mhm. Więc myślę, że to jest jeszcze gdzieś do przypomnienia sobie. Okej. Okay. No, myślę, że tak. Więc to gdzieś jeszcze, jak będzie taki trigger wspomnień, to możemy już poszukać tego. A po otwarciu włazu jakiś inny zapach. Ja wiem, że ta kabina jest zamknięta, ale no nie wiem, czy na przykład na tym poziomie minus 2 jest cieplej, albo zimniej, albo czuć nie czuć blizną. Takich, szczególnie w windzie, nie? Może jak otworzycie, to będzie jakaś różnica, ale tutaj nie. Więc możecie się tam dostać spokojnie, wskoczyć do tej windy. No to cyk, ja rzeczywiście sprawnie wskakuję tam na dół. Okręcam głową, żeby sobie oświetlić, czy nie ma tutaj, nie wiem, szczątków, trupów i tak dalej. I przejmuję kolejne przedmioty. Dobra. Chyba tak, zgromadzimy. Tak. Potem sobie spróbujemy otworzyć od wewnątrz te drzwi, nie? Dobrze. To otwieramy je łomem czy plazmą? Plazmą. A nie jest ciszej łomem? Chyba plazmą ciszej, tak? Bo plazmą tylko ciszej. Zrobimy wyrwę, a tutaj będzie gięcie metalu. A metal lubi sobie zaśpiewać. Dobra. To ma plazmę. Tego nie otworzymy. Kto to ma? Znaczy, ja mam plazmę narzędziami ewentualnie. To jest wódkowe. Plazma była chyba u ciebie. Czy to było w ogóle nie, takie... Nie, dałeś nie dałem. No właśnie tak mi się wydawało. Złodzieju. No ładnie. Widziałem. No. Już. Panie Paul, proszę powiedzieć, plazma gdzie się znajduje? Fenomenalnie. Możesz, skoro nie mamy karteczki, powiedzieć, jak to działa w takim razie? Ale to... Bo ja się one marnupeją. Tu jest gorąco. Czy musimy rzucać, czy to jest na mechanikę, czy tu trzeba coś specjalnego rzucamy robić? Na mechanikę, żeby zobaczyć, jak sprawnie co to poszło. Się dzieje, nie? No to... Bo to raczej nie jest kwestia, że się nie uda, jest kwestia tego, że mogą być jakieś komplikacje. Mechanika u mnie 3-2. No to proszę. Dobrze, fenomenalnie. W takim razie poproszę jeszcze jedną żółtą.
to poproszę zabrać, jak z trudnością? Trudność jest na 3. Jeśli to są towarowe i tej szczególnie windzie, tam jest trochę tego materiału, tego, tego metalu, więc to, może być ciężko się tak przepalić w miarę szybko, więc to jest to, nie? To tak kwestia wszystko? Szybkości. A mam mało czasu. Czy zezwolicie mi na ulepszenie kostki? A proszę! Bo jednak boję się, że do generatora nie zdążymy dojść. Mogę prosić jeszcze jedną żółtą? Aj. Dobra. Zobaczmy. Poprosimy tu ją. Zdaje się, że drzwi są otwarte. Oj, 4 sukcesy i 2 zagrożenia. No. Dobra. 2 zagrożenia. No to co, zmęczonko. Może i dwa. Może eventy stali Sirius Wounds. Może coś wewnątrz windy będzie przerażającego. Nagle z szybu zeskakuje spaniel. Sprawdźmy zagrożenie, bo dość szybko się przebijesz przez to. I to i zobaczmy. O kurde. Umieracie. Wow. Dobra. To nie jest dobra reakcja. O, to jest trochę przesada. Los to los. Dobra. Tak? Słuchaj. Jest tak. Kiedy ty jakby tą plazmą to robisz, nie? I w momencie, w pewnym momencie już to bardziej robisz taki po prostu odpór bardziej, nie? No bo to jest raczej podejście, które trzeba tu przyjąć. Się przetopisz, tam temperatura jest duża, no jednak to rozmowa. I w pewnym momencie, kiedy jesteście w stanie już wyjrzeć na zewnątrz, widzisz coś, co niespecjalnie chciałaś widzieć na zamkniętej stacji badawczej, ponieważ jest światło, ale to jest światło płomieni. Bije gdzieś od wind z lewej strony. Panowie, mamy pożar. No cóż, widzimy to też chyba, nie? No, możecie się już wyjść i widzicie, że rzeczywiście jest w prawo, w lewo szeroki korytarz, szyny idą w prawo. Pytanie, jeszcze raz, ten pożar jest jakby taki wielki, rozprzestrzeniony na wszystkich korytarzach? Jak wyglądasz, to widzisz, że po waszej lewej jest ten, już płomienie tam się rozochociło i wydaje się, że no właśnie, co? Są po prostu tam się pali korytarz, nie? Nie widać tak nawet dokładnie co i wydaje, jest to bardzo dziwne. Masz tam zapas... Czy to jest raczej taki, wiesz, podpalenie, nazwijmy to sobie, skalowo, żebyśmy wiedzieli, czy możemy na przykład ten przebiec, czy to już jest takie... Przebiegnięcie w kombinezonach nie ma problemu, bez się poparzysz, nie? Okay. A ta odzież robocza nie działa jako Zmniejsza, ale... Masz tam trochę zapasów w tej myjce? No jest na full, jak zawsze. Więc jak będzie trzeba, można... Myślę, że dobrze byłoby to zgasić. To ogólnie... jest ze strony schodów, widzicie. Co decyzje i planowania, ja po prostu wyciągam rzeczy z windy, żeby dbam o czas. No ale dobra, czy ja mam w ogóle to gasić? Bo to też jest pytanie, czy my... Tak, no tak, musimy gasić. No to ja tak naprawdę jak też... Jak płomienie dojdą do reaktora, to również dobrze możemy... To jest ten moment, w którym tu powinniśmy gasić, czy przypadkiem nie powinniśmy sprawdzić reszty pomieszczeń, albo jakkolwiek... Nie mamy czasu. Bo może tam być większa po prostu potrzeba. To co się dzieje? Co się dzieje? Czemu mi systemy szaleją? Mamy pożar. Mamy tu szybki pożar. No dobra. Gaśmy go. W razie czego skoczymy do labu, myślę, że tam też będą gaśnice. Dobra. Zaczynam. No to myjką gdzieś tam staram się. Poczekaj, stop. A spójrzcie, może pójdziemy mniej płonącym korytarzem, tym. Tak. I tutaj odbijemy. Tu mamy też drogę do łączności. Tylko jeżeli... Po prostu omijamy największą... Tylko jeżeli to dojdzie do reaktora, to jesteśmy w piździe. Tylko, że jeżeli pożar jest na tyle duży, że my go nie to ugasimy... To i tak nie żyjemy. Ale możemy od drugiej strony ugasić pożar. Zatrzymać go przed odpaleniem reaktora. Jeżeli się okaże, że my tutaj pogasimy, dojdziemy do to, tu dalej pożar będzie, no to lepiej to chyba zostawić. To też nie jest tak, że myjka myje w nieskończoność. Ale z drugiej strony, jeżeli ten pożar przejdzie w kierunku windy, nie mamy już absolutnie możliwości stąd wyjść. A tak nie możemy mamy się czasu. Cofnąć do magazynu. Mamy pożar, panowie, kurwa. Pogaśnicze. No to dobra. Ja działam już. To ty działasz.
No to... Gaśnica i tak się przyda. Mhm. Jak nam zależy na czasie, to ja już idę do reaktora. I dołączę. Oho, ja dołączam. Ty biegniesz od razu przez ten, tak? Bo ty masz kombinezon. No ale poczekaj, no sama biegniesz... Dacie radę. A jeżeli spotkasz tam coś, to dam cię powstrzyma? Radę. Nie wiesz, czy dasz radę, no... Dobra, spierdalaj. No jak umrzemy, to my też umrzemy. Rzutam zawsze. Zrywam latarkę i rzutam ją. No, bierz. Nie, nie trafię, tak, ale po prostu... Ten kombinezon, nie? Dobra, to jest po prostu... Tak, wodą. Dobra, wy zostajecie trochę... Macie za sobą korytarz pusty, nie? Który gdzieś tam idzie. Tam płomienie. Ty jak przebiegasz, to widzisz, że źródło tych płomieni to jest klatka schodowa. Mhm. I rzut oka pokazuje, że to tam ktoś musiał na twoje oko bombę termitową odpalić w klatce schodowej. Być może, żeby ją wyłączyć, że być może z innego powodu, ale widzisz, że tam jest po prostu masakra, nie? Tam nawet to nie wygląda, jakby się po pierwsze dało tam wejść. Mhm. I widzisz, że może sytuacja nie jest taka zła, bo te płomienie się nie mają za dużo tutaj, jak się rozszerzać po tych korytarzach, okay. Nie? Szybkie pytanie, bo tam przy klasy schodowej też jest jakby śluza, jakby do zamknięcia, tak? No bo tam było zaspawane. Czy jestem w stanie to zamknąć? Nie, to jest wszystko B. Dobra, no to i do reaktora. Mhm, dobra. Prosta droga. Jasne. No to biegniesz przez ten korytarz, ruszasz i... jest tu prosty korytarz, nie ma za wiele rzeczy, które by się bardzo różniły od góry. Tak naprawdę wygląda to wszystko dość znajomo. Biegniesz i w tym momencie docierasz do szerszego korytarza i rzeczywiście niedobrze. Po lewej jest śluza zamknięta, a na prawo jest korytarz, który gdzieś biegnie szeroko. Tak, i chwilę zobaczmy, co tu się dzieje. Gaszenie, a wy co? Czekacie? No, myślę, że no, pilnujemy pleców Roka. Na przykład przygotowuję sobie plan, jak brać jak najwięcej efektywnie rzeczy, żeby z nimi biec potem. Nie? Mm-hmm. Ja jestem w ogóle odnoszenia i biegania i czekam na drogę, żeby biec. Dobra. To wracając tutaj, co robisz z tą śluzą? Ta śluza podejrzewam, że jest o wiele bardziej zabezpieczona niż drzwi do windy. Tak, zdecydowanie. No ona jest konkretna. I tak nie mam teraz nic lepszego do roboty, więc chcę zacząć ją plazmować, ale... nie mam niczego, co by mi tu pomogło. No dobra. Czy wy coś robicie z tym? Jest pożar, tak? Halo? Tylko ty z nim rozmawiasz, tak. No bo ona ma ze sobą... Jest pożar, tak, jestem przy śluzie. Zaraz dostanę się do generatora. Gdzie wy jesteście na tym planie drugi? Ja w ogóle nie mam oczu. Oni są koło windy. Ty jesteś przy tej śluzie? Tak. Dobra. Wiesz co? Zauważyłem jedną rzecz, która mnie trochę dziwi. Na tej mapie, którą wam dałem i która jest dostępna, nie ma w ogóle żadnych nigdzie korytarzy technicznych, nie? Tak, prawda. A nie powinny być? Powinny. No właśnie. Tylko, no dobra, no to... Dobra, jasne. Okej. Okay. Dobra, nie ma czasu. Mamy bardzo... Nie ma czasu! Dobra. Gaszenie. Może zróbmy jakieś teści. To tam masz. No słuchaj, to jest jakaś moja specjalizacja, to musiałoby być pewnie... Hydrologia. Pewnie nie atletyka. Nie wiem, czy całość to moja właśnie, czy to są te machlojki, czy to jest kwestia opanowania. Opanowanie jest niezłym trafem. Opanowanie brzmi trochę... bardzo dobrze. To byłaby dyscyplina. Tak, dyscyplina. A nie bardzo. Opanowanie. Opanowanie to jest dyscypliny prezencja. W ogóle nie mam nic i to jest okay. Było, tak? Bardziej coś, co ty byś miał. Koordynacja co? Może, co? Koordynacja brzmi już znacznie lepiej. Na to sens. Gdzieś bardzo tam, dobrze. Tak. Tutaj dużo ręka rzeczy ma oko, sensu, nie? Więc... Tak, czyli mam żółtą, zieloną. Tak. Ale nawet aż z dwie kostki za tę myjkę sobie weź, bo to jeszcze dobrze. Pokręcona. I za to, że jest bezpieczny? Ostatnio dostał. Ale tutaj... No może, że ewentualnie użyję. Nie chcę zmarnować myjki, wiecie. No, to jest... Zrobimy, może lepiej użyć sobie. No cofnij, tak. Bo ja też ulepszę. Co za... Jakieś katastrofy. Głośliwie. Dobrze. Jest nie jest najgorzej. Sukcesów i... Jest jeden sukces. Dwa sukcesy. To się ze sobą...
zredukowało. Nie, to nie to. To nie też się zredukowało. Zobacz, nie, te, przepraszam. To jest tym. To druga kostka. To się zredukowało. Więc są dwa sukcesy i dwie przewagi. Tak. Tak, dokładnie. No, dwa sukcesy, dwie przewagi, ładnie. No to ładnie. Los. Pukać. Znaczy, no co, czyli domyślam się, że udało mi się to zrobić. Generalnie chciałem te przewagi zużyć tylko i wyłącznie, tak tym tam lawiruję, kombinuję, żeby jednak upewnić się, że ta zniszczona klatka schodowa, ten momentalny ogień, który tam się tyli i tak dalej, jeszcze przez długi czas nie dostał się z powrotem na korytarz. Nie wiem jak, może większą, nie wiem, pianą... To zróbmy tak, pójdźmy w to w takim wypadku. Okazuje się, że to wyglądało gorzej niż było. Tak naprawdę źródło największe tych płomieni to była sama klatka schodowa i ty w tym momencie widzisz, że ktoś tam pierdyknął bombę termitową i klatka schodowa jest po prostu zniszczona. Nią nie wejdziesz, nie zejdziesz. To jest rozpieprzone i tam po prostu od samego też przepaliło, jest wszystko, jest tam jakieś resztki tego gruzu na dole, widać, że to jest po prostu wyłączone z użytku. Dobrze. Ktoś musiał zrobić i od razu też przy tym się orientuje, że to musiało się wydarzyć nie tak dawno. Mhm. To musiało być kwestia, nie wiem, max pół godziny, no bo już by się rozprzestrzenił. Słyszeliście jakiś wybuch? Nie. I też ale to opanowujesz w pełni sytuację, nie jest to już w ogóle zagrożeniem, tylko jedno jest pewne, schody są nie do użytku w ogóle. Czy ja z tego będę mógł jeszcze korzystać? W sensie ona się zużyła do końca, czy tam... Dobra, no nie było żadnych fałdzi, no bo jednak nie? Dwa mieliśmy sukcesy, na tak. Jeszcze masz do korzystania, używać. Ale warto by było ją użyłeś gdzieś z dobra, połowę, nie? Dobra. No to jak jest droga wolna, to sprzęt na plecy i biegniemy. Dobra robota, Rok. Dobra, dzięki. Ja pierdolę, czemu ona tam poszła? Mam tylko nadzieję, że jak tam dojdziemy, to nie zobaczymy tylko krwawiących dwóch butów, które stoją bez reszty ciała. Mam nadzieję, że chociaż do tego generatora wymyśliła. Przecież cholera wie, jakie to wielkie mogło teraz urosnąć, ona tam po prostu pobiegła sama. No to biegnijmy. Ktoś podpalił to, poproszę. Myślisz, że Martinez gdzieś tutaj krąży? Możliwe, że Martinez. Ktoś na pewno. Ktoś zrobił to po coś. Bo Martinez by nam otworzyła po prostu drzwi. Czy widzimy już no może, że chodziło o co innego. Co innego? No bo tak, jedyne wyjście z bazy, jak pamiętam, jest ku górze. Mhm. Ale zablokowane są wszystkie zejścia na dół. I tylko my zostaliśmy u góry. Więc chciała zablokować zejście na dół? Może się poświęciła. Wiem. Jeszcze... Zanim wy dojdziecie tu, bo to gaszenie chwilę trwało, ty przepalałaś się już, próbowałaś się przepalać. Tak, znaczy w sensie najpierw chciałam zobaczyć, czy w najbliższych paru metrach jest wszystko ok, i potem przepalam. No i liczę, że przeżyję. Dobra. Znaczy liczę, wiem, że przeżyję. Okej. To zanim oni jeszcze dobiegli, Jack wraca do ciebie i mówi: słuchaj, ja tu kombinuję cały czas z tym komputerem i mam teorię. Wydaje mi się, że ktoś, że na dole, na trzecim poziomie jest centrum kontrolne, które ma uprawnienia nad tym protokołem lockdown jakiś, albo przynajmniej większe ode mnie. Wydaje mi się, że stamtąd też jest nawet dostęp do systemu kamer tutaj i nie chcę, żeby to brzmiało źle, ale ktoś może was obserwować z tą, gdzie tam jest. Dobra, zajmiemy się najpierw generatorem, sygnałem i potem się tym zajmiemy. Póki co musimy przeżyć. No dobra, to podłączcie mnie tam. Trzymaj mnie na łączu. Jasne. I dobiegacie wtedy. Widzicie, że nic nie zablokowało. Jest zadziwiająco pusto. Gotowe? Gina, jak idzie? Co się dzieje? Jak widzisz, mamy zamkniętą śluzę, nie mamy tutaj dostępów, nie możemy nic zrobić, więc przepalam. Tylko czemu do jasnej cholery pobiegłaś sama? Bo nie mamy czasu, a wy mnie opóźniacie. Ale ryzyko było zbyt wielkie, jakby pomijając czas, jeżeli ciebie by coś zabiło, jesteś jedyną osobą, która jest w stanie cokolwiek zrobić w tamtym pomieszczeniu. I szczerze mówiąc, trochę mam w dupie, że ty byś nie żyła, bardziej mam nie w dupie to, że jakbyś ty tam zginęła, to myśmy wszyscy byśmy zginęli. Nie trzymam urazy. Nawzajem. Dobra. Jeżeli każdy z nas będzie robił losowe rzeczy, to na pewno tutaj poginiemy.
Ty nie mówiłeś, że nie ma aż takiego zagrożenia, bo to nie może urosnąć tak bardzo? Ale mamy zdecyduj reaktor, się w który... końcu. Ale że co nie może urosnąć? Mówiłeś, że coś może mnie zabić. Zdecyduj się w końcu, to jest jak duże zagrożenie. No jeżeli jesteś odwrócona plecami, to cokolwiek może cię zabić. Żbik by cię zabił. Ja się pochylam. Nie wiesz, co to jest żbik. Pochylam się żbik na kwadrat. Żbik nieżyjomo. Proszę otworzyć. Ja ale odpowiada, czy... W ogóle na przysiłzach nie ma paneli dostępu, nie? Sprawdzasz, myślisz, nie ma, ale dobra. Ale mówiąc... To nie robię tego. Dobra. W jaki sposób one są otwierane? One są zawsze... Te przyłdy są awaryjne, one są z centrów różnych... Okej, okay. Czyli one generalnie są otwarte, jak trzeba zamknąć. No, ale tak. Nie mamy dostępu na minus dwa, więc... Tak. W normalnym funkcjonowaniu stacji one nigdy nie są zamykane. To są specjalne takie, które odcinają całość. No to pytanie, czy co jest tak spogląda w ten korytarz prowadzący dalej? Co tam może być? No widać już, że tam nawet patrząc na plan, tam też się rozchodzą te miejsca, nie? I coś tam jest, a tutaj, no tutaj te przepalanie będzie czasochłonne, nie? To tu jest po prostu kwestia czasu, nie? Oszukujmy się. Chcę tylko jeszcze szybko dać wam tablet, bo ja się zajmuję tym przepalaniem, więc żebyście wy tutaj działali i mieli prym. Może... Ja mam tak. Ja od tej pory staram się cały czas mieć na oku Ginę. Jeżeli będzie chciała się odbiegać, podstawiam nogę czy cokolwiek. Ja nie chcę z nią dyskutować, bo jest typem solisty, znam takich ze sportu. Natomiast nie chcę, żeby spaliła kombinezon, który jest nas wszystkich, a nie tylko jej. A ja widząc to po prostu powiem, Cassius, to ty pilnuj Giny, a my rzućmy okiem na te dwa pomieszczenia. Nie mam 5 lat, Dale. No, może fizycznie nie masz. Hej, dziękuję, wow. Cassius. Jesteś tam? No, co tam? Kto to? Cassius. A, dobra, z mało gadałeś, więc trochę tym nie pojadę. No, a ja ciebie też nie. Co u ciebie? Jak ty dajesz radę? Ty jesteś tam kilka tygodni sam? No, nie, to nie jest dobrze, powiem, tak szczerze. No to mam nadzieję, że nam się uda i się spotkamy. Masz tam przyszykowane jakieś coś do świętowania? Jakieś ciasto marchewkowe? No jest, no. Znaczy ciasto nie, ale... To co masz przyszykowane? Czym nas ugościsz? Może, nie wiem, po prostu standardowe racje żywnościowe. A no nie możesz wyobrazić sobie, że są ulubionymi daniami? Co by podała twoja? Masz żonę? Miałem. Okej. Okay. Była astrogórnikiem. Dawno? No, 5 lat. Dobra, to skoro ty nie jesteś w formie do zabawy, to... Jak stąd wyjdziemy, to zapraszam was wszystkich na koszt klubu do luksusowej kolonii Grimaldi i tam taki bankiet odwalimy. Jesteś tam? Tak, słucham. Dobra, już nie gadam głupot, jak ci to męczy. Nie, jest, wiesz, dobrze z kimś pogadać trochę. No to mogę ci opowiedzieć. U nas Matthias Rock, który się okazał być starszym panem, ale tak dozorcą, który wie, co się dzieje, razem z doktorem, który ciągle czego też ukrywa, poszli się rozejrzeć. A Gina, która uważa, że jest dorosła, ale coś jej nie wyszło w kalkulacjach, przepala dziurę w drzwiach i ja płonę w złośliwościach. No dobra. Okej. Wiesz, jakbym... Może to głupio zabrzmi, jakbym chociaż miał kamery, to bym coś tam widział i mógł wam was ostrzec albo coś powiedzieć. To ja tylko słyszę i widzę logi. Więc... Spoko, ale jesteś dla nas też dosyć cenny, ponieważ słyszymy, że na zewnątrz coś jeszcze jest. No, tak. Spoko. Wiesz co, nie musimy już tego dalej, ale ja sobie z nim gadam, bo chyba mu to pomaga, mi to na pewno pomaga. Ja jeszcze tylko tam się krzyknę, żeby przekazał im po to, co mi. Znaczy, czekaj, bo został z tobą chyba, tak? No, ale znaczy tak, ale w sensie jeszcze zanim oni odeszli, chciałam to powiedzieć. Żebyście po prostu też wiedzieli, jaka jest sytuacja z minus 3. No to wiecie. My chcielibyśmy wyruszyć do pomieszczenia, które oznaczone na samym końcu jest pokojem jakimś też licznym. Ale jeszcze nim tam dojdziemy, jak znikniemy z oczu Cassiusa i będziemy przy tych... pierwszych drzwiach, które prowadzą do tego pokoju z bronią, ja zaczepię Rocka i powiem: Rock, ty wyglądasz na gościa, który no, ja chleb z niejednego pieca, jak to się mawia.
Z tego co pamiętam, tutaj chyba jest wyposażenie służb porządkowych. I nie chcę mówić tego przy Cassiusie, bo widziałem i przy Ginie, że oni są skowy do wpadania w panikę i histerii, ale to stworzenie, które było tutaj badane, może osiągać najprawdopodobniej większe rozmiary niż to, co skoczyło na plecy Cassiusa. Ja patrzę na mój pistolet na gwoździe. Więc zastanawiam się, czy nie ma tam może jakichś pancerzy albo silniejszej broni, która pozwoliłaby się nam zabezpieczyć, a więc wstąpiłbym tam. Coś sugerujesz, ale co, w drodze powrotnej? Szczerze mówiąc? W pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności, bo jeżeli coś nas zdzie, to nie dojdziemy do pokoju z technicznego, tak? Najważniejsze, żebyśmy my wszyscy przeżyli, bo bez nas tak naprawdę no, po prostu nie odpalimy niczego. Wejdźmy zatem do. Ja przygotowuję oczywiście swój pistolet na gwoździe. Nie jest to zbyt celne, ale przynajmniej jest. Czy drzwi są otwarte do tamtego pomieszczenia? Brak dostępu. Ja się przedstawiam. Mhm. Brak dostępu. Też się przedstawiam. Brak dostępu. Jesteśmy logną. Nie można tutaj wejść z tego. Dobrze. Ja podchodzę do konsolety. I ja wyciągam z mojego zestawu narzędzi cały sprzęcik takich malutkich śrubokręcików do podważania i tak dalej. Ja próbuję obejść lockdown. Okej, to będzie trudne, bo ostatnio próbowaliśmy. Myślę, no można z matkę zrobić. Tak, nie? Można mechanicznie. O to mi chodzi. Ja bym chciał tak. To raczej mechanika. Generalnie machlojki to jest jakby o otwieraniu drzwi, otwieraniu zamków, dostępów i tak dalej. No tak. Ja, tak jak mówiłem, nie jestem specjalistą od naprawiania rzeczy i tworzenia, ale od zepsucia jak najbardziej, żeby coś przepiąć szybciutko, dobra. Gdzieś dostać dostęp. Jest taka trudność ze względu na... Żaden problem. Jakość tych zabezpieczeń. Wiesz, oczywiście, ja mam dwie żółte, mam zieloną, to jest to, co ja mam z bazy, więc to nie wygląda na przykład na ten. Co? Czyli tak naprawdę... Upgrade'ik? Jakiś tutaj coś? Skoro jest sugestia. No wiecie, no to może mogą być te, które uratują nam. Tak, ja nie myślę, wiem. Tak. Pytanie jest tylko takie, czy w tym wypadku czy uda nam się coś wyhandlować niebieskiego jeszcze? Z jakiejś sugestii. Nic sobie nie przypominam z tego miejsca, byłem gdzieś tam wcześniej. Raczej tu nie, bo to właśnie te... No mniej, nie? No ja tutaj ciężko. Pomóc ci za bardzo nie mogę, tak? Spróbujmy zatem w ten sposób. Skoro nie da się nic, to musimy liczyć na... Na to. ...na umiejętności. Zwane potocznie losem. Nie wygląda źle. Cztery porażki. Jest porażka. I jeszcze zagrożenie. Porażka i tyle. I tyle. Pojedyncza porażka. Dobra. Obawiam się też, że jedno zagrożenie. Tak? Nie. Pojedyncza porażka. No to moja propozycja na porażkę, że stwierdziłeś, że nawet swoimi narzędziami tego nie otworzysz. Niestety, lockdown to jest takie zabezpieczenie, które nawet pomimo przepięcia nie wspurało nic. Dobra, to nie traćmy tu czasu i chodźmy. Też Gina wcześniej próbowała otworzyć wtedy te drzwi, nie? Tamte inne, ale tamte one nie były pod protokołem lockdown, tylko były zamknięte od wewnątrz. Właśnie, zawsze działało. A tutaj... Tu widzisz, ale to ci przynajmniej daje taką informację, że trochę nawet nie warto próbować się pod lockdownem, to świetnie. My nie mamy pojęcia, jak dostać się na 3, a windami pewnie. Czy 3 to w ogóle było wyłączone z użytkowania? Było wyłączone całkowicie. I windy... personel bardzo konkretny mógł. A windy tam wiodły, czy wiemy to? Windy tam wiodły. Okej. Ale były zabezpieczenia takie, żeby... że tylko odpowiednia osoba i była jeszcze... przypominasz sobie? Do ciebie w ogóle okazuje się to dość ważny temat, ten trzeci poziom, że bo tak obracasz to w głowie i że dużo o tym myślałaś, o tych zabezpieczeniach. Że coś tam... czy był jakiś skan w windzie, czy w systemie, bardzo mocno tego strzegli. A wydaje ci się, że masz takie podejrzenie, że na trzecim poziomie musiało być jeszcze jedno laboratorium. Masz takie podejrzenie, że... I część personelu była tam i tam pracowała. Najwyższej wagi badania. Namyśleliśmy się, chodźmy zobaczyć do następnego pomieszczenia. To jeszcze tutaj w prawo i będzie. Tak, idziemy dosyć szybko. Tym razem nie jesteśmy bardzo tacy zaskoczeni, tylko staramy się nadrobić może trochę czasu straconego przy konsolecie. Dobra.
Tutaj, kiedy tam docieracie, to jest, są takie masywne drzwi, do których szyny prowadzą. To naprawdę spory korytarz i taka jakby brama nawet zamknięta, nie? Okay. No to próbujemy. Tam powinien być może być zasób. Jest konsoleta? Tak, jest. Tutaj w tym wypadku jest. To nie jest śluza, która ten, to jest po prostu... Ten, no to próbuję się. Wpuszcza ciebie na twoje. Coś właśnie pamiętałem, że tam trzeba było iść. No to przede wszystkim patrzymy, jaki jest status. Co jest w środku. To pomieszczenie. Wylęga. Tutaj, mój drogi. Widzisz od razu, że to jest coś, co przypomina taki pracownię mechanika. Jest masa po prostu różnych narzędzi, takich dużych też, dużych maszyn, które można użyć i które są wielkie, takie ramiona, które też można na siebie zakładać. Są najróżniejszego rodzaju. Jakieś też, widzisz coś, co wygląda jak silniki, ale najważniejsze, że na takim podejście pewnym, który wydaje się, że jest hydraulicznie, może się jakoś podnosić, stoi pojazd. Jest łazik. Łazik. Może nawet nie musimy wchodzić do tego generatora i się narażać. Tylko ale spróbować. Sygnał trzeba wysłać. Tak, tak, tak. Tylko, że może nim wjedziemy i z bezpiecznej odległości będziemy go naprawiać. Przede wszystkim... Umiesz go odpalić? Nie zajmowałem się pojazdami zupełnie na tym. Wiesz, kto się zajmował w sumie? Masz takie wspomnienie, że Gina się zajmowała, to jest jej miejsce. Z Giną siedzieliśmy bardzo często tutaj, ale ona zajmowała się rzeczywiście rzeczami, nazwijmy to sobie, bardziej, które się ruszają, a ja rzeczami, które się powinny nie ruszać. Jakiś manual musi być, poczekaj. Poszukajmy, może coś będzie, żeby go doprowadzić tylko do Giny, nie? To będziemy mogli badać pomieszczenia, nie narażając. On jest taki spory, nie? Mhm. Bo to jest załogowy, który... Do którego się wchodzi do pojazdu. Tak, to jest pojazd, to którym jest się porusza... Łazik, tak, to nie jest łazik, tylko jest pojazd marsjański. Ale on jest... Wyobraźcie sobie, że on jest taki bardziej... Nie musisz być w kombinezonie, nie? To nie jest oddzielny statek z wielkim pokojem. Tak, to nie jest taki statek, tylko to jest coś, co porusza się po powierzchni, nie? Jeep po tunelach, taki jeepowy, ale Melec. Wiecie, ma hydraulikę taką, żeby poruszać się po bardzo trudnym terenie. Ale jest terenie. Za duży, żeby jeździć korytarzem tutaj. Korytarze, on jest sam raz na takie korytarze duże, nie? Nie te małe. Czyli nie, no, możemy sobie wyjechać tu i pojechać do windy na przykład. Ale do mnie dojedziecie, jeżeli tam kluza jest otwarta, a jeżeli nie, to... Szczerze mówiąc? To chcielibyśmy się tam rozbić autem? Czemu nie? Załadujemy narzędzia na niego. Z jednej strony ten pomysł wydaje się być mądry, a z drugiej strony widzę, ile rzeczy może nie zadziałać. To prawda. Dlatego ładujmy. Szczególnie, że jak patrzysz na jego robię na te korytarze, to on nawet nie wykręci za bardzo. Na wstecie, jak on nam zablokuje cały zakręcie, korytarz. Można na przez niego. Tak przede wszystkim pamiętaj rzecz. Jeżeli on ma windę do góry, jeżeli my go stąd zabierzemy i nim tutaj nie wrócimy, to stracimy pojazd do ewentualnej podróży u góry. No dobra, zostawmy go w takim razie. Ale przede wszystkim, jeżeli widzimy jakieś elementy, które można zabrać, które, nie wiem, generują nam prąd, bo tutaj przecież chciałeś naładować swoje rzeczy, swoje okulary. Nie, tu nie naładuję, muszę pójść do labu. I szczerze mówiąc... Powerbank jakiś. Moglibyśmy zahaczyć, bo całkiem niedaleko jest moje laboratorium. Tam mam mój sprzęt, mam rzeczy, które mogą pomóc nam, wyleczyć nas szybko. I nie wiem, czy nie warto byłoby pójść naokoło, żeby o niego zaczepić się, a przy okazji zobaczymy, jak wygląda ten pokój, gdzie jest, jak to się nazywa, sygnał, żeby nadać wiadomość. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz zrobić, w ramach takiej trochę retrospekcji. Ja wiem, że to jest warsztat Giny. Ja przypominam sobie, że z Giną tutaj nie raz, nie dwa siedzieliśmy, pomagaliśmy sobie nawzajem, tak jak mówiłem wcześniej, Gina zajmowała się tym, żeby rzeczy uruchomić, a ja rzeczy unieruchomić, więc mieliśmy swoje specjalizacje. I ja wiem, że gdzieś tam jest moje, nazwijmy sobie takie biureczko, moje miejsce, gdzie trzymam rzeczy i wiem też, że mam tam kombinezon z ważną rzeczą dla mnie. Dobra, ale ja bym chciał, żeby tego tam nie było, bo ja wiem, gdzie to jest. Dobrze, do czego ty czyli... pijesz?
A można zrobić ewentualnie tak? Bo to, to ja mój. Chciałem... Właśnie o to mi chodzi. A. Chciałeś mi cofnąć retrospekcję w pewnym sensie. Okej. Może tak być, dziękuję. Tak być. Chciałem wyhandlować dla nas żetonik. Niech będzie. Niech będzie. Ryciura. Dobra, dla mnie już. Dobra, to my używamy teraz, żeby... Żeby był. Tak. Ja pamiętam kurde. Jednak. A czy pamiętam, gdzie to było? W takim wypadku, skoro idę tam i widzę, że nic takiego nie ma? Widzisz, że tego tam brakuje? Musiałem... I masz takie... Jeśli tego tu nie ma i nie zostawiłem, to musiałem mieć to gdzieś przy sobie, więc gdzieś to położyłem działając. Musi to być gdzieś przy mnie. Więc teraz trzeba sobie przypomnieć, gdzie ja przed snem byłem. Gdzie ja byłem przed tym? Tutaj jest ciężkie. Ale zobaczymy. Dobrze. Zobaczymy, bo jeśli chcecie przydatne rzeczy, to zróbcie jakąś percepcję w tym pokoju i zobaczymy. Dobrze, zróbmy percepcję i tyle. W takim wypadku. I percepcja, która ma więcej? Ja nie mam nic dla percepcji, moja percepcja to 2. U mnie, w sensie percepcja to jest 2, tak? Mhm. U mnie, bo więcej. Zero mam na percepcji, a mam 2 na... Ale jeśli chodzi, że sprytu masz 2. Tak, mam sprytu 2. To ja mam 1 percepcji. Czyli mam weź po prostu kostkę za pomoc niekwalifikowaną. Też trudność jest 2 zwykła, 2 toaletowe i nie mamy tutaj budów. Perceptuj. Zobacz. Perceptum mobile. No, to jest rzut, który nam się przyda. Tak, i 3 przewagi. 4 przewagi. Mój drogi. Handluj z tym. No to nieźle. Jak patrzę, jak Dorian przygląda się, to myślę, wow. Ale się przygląda. Ja myślę, że tak po prostu było coś, co wyglądało jak ściana, bo może było kilka narzędzi doczepionych, ale to była taka ruchoma, taka segmentowana ścianka, którą biorę w górę i tam jest szafa wypełniona z zajebistym stawem. Znalazłeś po prostu spis z inwentarza, w sensie, jak to albo się nazywa. Albo, no, tak. Nie audyt, tylko inwentaryzacja. Tak. Słuchaj, ile tam jest tych sumarycznie? 4 przewagi. Dobra. 4 przewagi. Ja ci... mam coś bardzo dobrego za 2 przewagi. To bierzemy to bardzo dobre. Bierzemy bardzo dobre. W ciemno musicie wziąć. Bierzemy. Powiem, znajdujesz, słuchaj, znajdujesz przejście do korytarza technicznego za jedną. Tak. Tu jest wejście do korytarza technicznego, którego nie macie na mapie. Jest ono tego. Idzie jakby w dół. Tu? Bardziej na koniec. Czyli może, tu gdzieś. O tak idzie dokładnie. Sygnał rumu. Będziemy mogli pójść bez... kombinowania. Jest to prawdopodobne. Cudo. A czy ja może jestem w stanie sobie przypomnieć, czy ten korytarz może iść do labu mojego? Chodziłeś korytarzami technicznymi. No zawsze tak. Chodziłeś korytarzami. Ale wiedziałem pewnie, że jest korytarz techniczny, który wchodzi mi do labu. Nie, to jest takie sekretne przejście za biblioteczką. Laby, przypominasz sobie to, że laby są odizolowane od korytarzy technicznych ze względu bezpieczeństwa na kontaminację. To nie wiadomo. Podekscytowałeś się, mój drogi. To... bierzmy co trzeba i wracajmy do reszty. No ale co jeszcze, bo to są 2 przewagi. I czym jest to, co dawaj trzeba? Dawaj losową kartę. To będzie wspaniałe. Jedną losową. Jedną tak. Losową, zobaczmy. I... co to jest? Koc gaśniczy. O, fire blanket. Fire blanket. Ma sens w tym miejscu. I do tego dorzucam, widać, że Gina lubiła tabletki kofeinowe. To za przewagę jedną, myślę, możemy dać. I co tu ma sens? To ja mówiłem już o tym, ale zaraz to znajdę. Kocyk może się przydać. Tak. Tabletki też. Można, tak. Myślałam, jak Gina chce zrobić coś złego, to można jej go podarować. No teraz moim zdaniem nie zasłużyła sobie. Na kocyk przeciwpożarowy. Kocyk Giny. Przepraszam. Nie zasłużyła sobie. Dale. Nie mam tego. No trudno. To nie będzie. Nie, spoko. Zawsze tam gdzieś coś było, ale teraz nie ma. O, jest! To przecież to opisałem. Znajdujesz tam do zamontowania, zróbmy to za to, co wypadło, mechaniczne ramię, takie egzoszkieletowe, nie? To jest, wygląda tak. Ja wiem, jak to zamontować na tobie. Muszę się pod tym załamić. Nie wiem, czy nie lepiej, żebyś ty to wziął. Szczerze mówiąc, bo... To jest takie do dźwigania... porządnych ciężarów, nie? Że jak chcesz na przykład przejść ale czyli ona ciało, zwiększa obciążenie, tak? Tak, ono trochę zwiększa, ale pozwala ci przez to dźwigać rzeczy, których normalnie byś nie nosił. Tak, tak. Raczej o to chodzi, nie? Tu nie chodzi o wielka skrzynia. No dokładnie, tu nie... o takie rzeczy chodzi, nie? Czy nawet z tym ramieniem można podnieść ten łazik, to jest takie, wiesz, kilka ton przy tego, ale... Czy dałoby się otworzyć śluzę, nic? Właśnie, bo to jest wtedy... taki mam pomysł.
Jakby wiesz, tam trochę podpalić u dołu, podsadzić. I wtedy od razu, żeby... Na pewno by pomogło, na pewno by umożliwiło rzucanie. Dobra, Rok, zakładaj to. W takim wypadku zakładam mechaniczne ramię. Pewnie bym musiał zacząć już coś... Znaczy, obciążenie wciąż się zgadza. Mhm. Równo jestem na 12 teraz, więc jest super. Dobra. Jeżeli miałbym cokolwiek jeszcze wziąć w ręce, to już nie. Jesteś... Ale nie masz już, nie musisz niczego brać w ręce, więc... Tak, moje mechaniczne ramię, przybijam z nim sobie piątkę i możemy iść. Wyśmienicie. Dobra, ja mam jeszcze jedno wolne obciążenie. Wracacie do nich, tak jest? Tak? Ja rzuciłem taki pomysł, że tuż obok jest mój lab i tam jest dużo rzeczy, które mogą nam się przydać, jeżeli byśmy weszli w kontakt. Ale do czego miałoby się nam przydać? No jeżeli na przykład jakiś twór ugryzłby nas, weszlibyśmy w kontakt z jego substancjami. No, jak się stało? Nie jestem w stanie przemyć, a zresztą to już się stało. Dziękuję ci, dobry głosie. No dobrze, ale czy są na przykład, czy w laboratorium są, nie wiem, na przykład jeszcze jakieś, nie wiem, wyniki badań, żeby to, wiesz, bo jeżeli chodzi o naszą misję teraz, musimy się po prostu ocalić, ale jeżeli można by było to przesłać dalej, dostać za to jakąś nagrodę przy okazji, to ja mogę zaryzykować. Ale dla samego, ja bym wolał nie spotkać spanieli, niż z nimi walczyć, a konsekwencje trudno. Natomiast jeżeli tam jest coś wartościowego, intelektualnie, to ja mogę zaryzykować. Jest. I teraz uwaga, wy spędziliście i tam próbując, i tu tak. będąc sporo czasu. Tak. Prawdopodobnie, jeśli nie zaczniecie teraz wracać, to oni już sami to otworzą i wejdą. Czujecie to tak czasowo, tak. Że też ten zegarek i w ogóle czasu wam nie zostało za wiele, powiem wam szczerze. Mhm. Dorian. Idziemy. Prowadź. No to chodźmy. Czyli idziecie do lasu. Tak. No to my musimy tutaj się skierować uwagę, bo w tym momencie robisz to na tyle, że da się przejść. Okej. Ja już dawno skończyłem rozmawiać z Paul i bardzo się denerwuję, że ich nie ma tak długo. Rozważam krzyczenie, wołanie, ale niestety trochę się boję krzyczeć. Więc patrzę, jak idzie tutaj. Czekaj, właśnie pytanie, czy przez te kombinezony, bo musimy jakby włączyć interkom, żeby mówić, czy jest jakieś połączenie między, na przykład jakaś, nie wiem, sieć, jakby nie sieć, ale fale radiowe, coś tego typu? Ogólnie Wi-Fi Rifi. Wi-Fi Rifi. A problem jest taki, że ta komunikacja jest w cholerę ograniczona. Okej. Trzeba by coś to zrobić, nie? Między sobą by... Trzeba by specjalnie to się przygotować, nie ma gotowego rozwiązania, które teraz działa. Czyli jeżeli na przykład ja mam skafander i ktoś jeszcze ma skafander, to na jakiś bliski dystans byśmy się słyszeli, tak. Ale no już... A nie po stacji, gdzie te są zakłócenia, śluzy i tak dalej, dużo promieniowania i tak tym podobne. Dobra, Kasiusz, jaki jest plan? Da się już przejść? Ich długo nie ma. A wiesz, co zrobić tam w środku? Umiem naprawić, tylko pytanie jeszcze jest, czy przez drzwi się dostaniemy w ogóle do tego generatora, bo jeżeli je też trzeba będzie przepalać, to niezależnie od tego, co tam jest, to jeśli są tam jakieś zarodniki, to one tak się dostaną tutaj. Więc jakby... Wy tam już skończyliście? Zarodniki, co? Ja nie wiem, no jego musiałbyś się zapytać, no doktorka. Ja już... On różne rzeczy... Ej, odpowiedzcie, halo. No, tak, jesteśmy. Pamiętajcie, żeby mnie podłączyć do tego aerodromu, co? Jeśli mam to zrobić. Dopiero się przedostaliśmy przez śluzę. No dobra, ale... Zaraz idziemy zobaczyć drzwi do pomieszczeń. Jasne. Kurwa, gdzie jest moja latarka? Ja patrzę wzdłuż tego korytarza i biegnę tam z super sprintem, żeby przynieść swoją latarkę, którą rzuciłem. Postępujemy według zasady always sprint apart. Okej. I szybko wracam. Coś... Ja się odbiegasz, żeby pogadać z Paul, co? Nie. Miałem wejść tam do środka przez dziurę w kłótą, jak do piwnicy w nocy, co nie? Jest takie, tylko szybko zostawiłem się latarkę. Chcę biec i wracać, czy coś się dzieje, czy mam coś pytać. Rzuć na dyscyplinę test. To jest, wiesz, pojebana akcja, biec sobie. Szczególnie, że ty bez światła biegniesz? Random. Z glowstickiem, czy? O kurde. Nie no, przecież świeci się, latarka się świeci dalej. I widzisz w korytarzu tam latarkę, która się świeci, tak jak bim, no pójdę, co mi tam, przecież ona nic się nie stanie. No. To, że szliśmy tą drogą i... Rzeczywiście, nie wiesz. W rękach już czujesz, że jest 3x3, co nie? Dobrze ścianę czujesz. Ja mam chyży, taki talent, który sprawia, że nie mam żadnych kar za poruszanie się w trudnym terenie. Mhm. Czy... bo ty mi nie dałeś żadnych czarnych. Nie dałem ci kar, bo jest teren dość okej, więc...
Nie będzie. Tak, bo rozrobiłeś poziom trudności, w związku z tym, że to jest nie, ciemno. Bo chodziło o dyscyplinę, że psychicznie, nie? No, widzisz, to o to chodzi, nie, że dobra. Ciężko się ruszać. O, już! No, wow. Mamy sytuację. Tam. I porażkę, i tak. Sukces. I jedną przewagę. Dobra. Nie. To, uwagi, bo to zjada się tak, z tym. Tak. To się zjada z tym, to mamy sukces, triumf i porażkę. No ten triumf, no ja już widzę ten triumf. No ciekawe, co tu... Może znalazłeś coś jeszcze na ziemi? Przy tej latarce, akurat... Triumf. No właśnie, triumf. Ja, jakieś... Patrzała latareczka w jakimś miejscu, ty coś może znalazłeś. Dobra, zróbmy inaczej. Zróbmy triumf, zróbmy to w ten sposób, że ty biegnąc, idziesz po tych korytarzach i zrobiłbym triumf, że przypominasz sobie rzeczy. Albo biegniesz sam. Biegniesz sam i stukot. Ten stukot. Mamy, że bieganie jest mi bliskie. Tak. I kiedy biegniesz, to zaczynasz te korytarze trochę kojarzyć, ale ty po tych korytarzach nie poruszałeś się na własnych nogach. Byłeś przypięty do łóżka i przewożony. Taki, że nie możesz się ruszyć. Jest takie wszystkie paniczne uczucie, że nie możesz się ruszać. Jesteś przypięty. Twoje ręce są słabe. Czyli już jakieś eksperymenty trwały? I zabierajcie. Przecież to gdzieś było tam. I wiedziałeś, że ten korytarz, przy którym czekaliście, patrzyłeś w ten mrok. Tamten korytarz... nie tu, gdzie biegniesz, ale w tamtym. I on wydawał się taki znajomy. Tam są chyba jeszcze ten plan, kojarzysz. Tam jest jakiś skalpel, tam są te pokoje. To wszystko jest bardzo znajome. I to jest moment, kiedy wracają do ciebie wspomnienia. Ja ci daję to. Oszukano cię. Zmanipulowano. Przeprowadzano na tobie okropne eksperymenty. Pamiętasz, jak naukowcy wstrzykiwali ci dziwne substancje, zamykali w izolatce, zniszczyli twoje atletyczne ciało. Wszystko w imię ich badań. Gdzie jest w tym sława? Gdzie zasługi dla ludzkości, które ci obiecano? Gdzie bycie zapamiętanym na wieki? Ale przecież teraz wróciłeś do pełnej sprawności. Czyżby eksperyment się udał? Z podsłuchanych rozmów wydaje się, że pracowali nad superczłowiekiem, nieśmiertelnym, wolnym od starzenia. A jeśli to ty nim jesteś? A może też po prostu skrzywdzili cię bez żadnego sensu i powodu? Cel. Zniszcz laboratoria i lub stację badawczą. Albo zostań prawdziwym superczłowiekiem dla ocalałych. Dobiegając do miejsca, w którym widziałem, że upadają te ta czołówka, te małe światełka przy podłodze podpowiadają, w sensie oświetlają jej kontur, ale samo bieganie uruchomiło parę wspomnień i przez chwilę muszę tempo patrzeć w ciemność tego korytarza. Oddech wzmożony przez bieg, jakby ja trochę badam swoje ciało, chcę zrozumieć, co się w nim działo i w jakim teraz jest stanie. I rośnie we mnie furia. Biorę tę latarkę i idę. Na kozaku już nawet nie biegnę. Chociaż biegnę, bo chcę pobadać te swoje odruchy i reakcje. No. Ale wracasz? Tak, wracam. Dobra. Wy, moi drodzy, grupa badawcza. Wychodzicie z tego mechanicznego tego pokoju do napraw, tak? I jaki jest kierunek, jaki jest plan? Idziemy w lewo, zobaczyć, czy da się wejść do pokoju z sygnalizacją, a potem idziemy głównym wielkim korytarzem i zahaczamy o labę B. Pokój z sygnalizacją jest zdecydowanie odcięty, żadny lockdown typowy, to samo co przy amunicji. Przy ale mamy tunel techniczny. Teraz tunel techniczny, mamy też ramię ewentualnie. Dobra, to trzymamy się lewej strony. Tutaj będzie mój lab, ja tutaj wszystko mam obcykane, wchodzimy szybciutko, wezmę najpotrzebniejsze rzeczy, które mogą nam uratować życie. Teraz jest ważne, żeby szybko tam wejść. Kiedy dochodzicie do tego skrzyżowania pierwszego, to śluza po waszej prawej jest zamknięta, ta, która kojarzycie, że prowadzi do reszty, nie? Tak zamknięta, tak. Że... Zatrzaśnięta, nie? Tutaj, to. Ta śluza, nie? Pod lockdownem, w sensie. Tak. Okay. To jest, znaczy śluzy to są kontrolowane tak, że cholera wie po czym, bo tam nie ma wyświetlacza. I kiedy dochodzicie...
I teraz tam... Kolejne śluby. Są, to jest miejsce, które zaczynają przywracać wspomnienie, że to są miejsca, gdzie też jest taki protokół bezpieczeństwa, że dostanie się tu już nie jest łatwiej. Nawet i te śluzy, które tu są, które widzicie, one nawet były czasem zamykane, ponieważ po drodze też między jedną a drugą śluzą, to widzisz na planie, są takie pokoje. One służyły i do dekontaminacji, i do przebrania, i też trochę do kontroli tych. I widzisz, że to wszystko jest zamknięte, ale jest jedna różnica w tym zamknięciu tych śluz, że na podłodze tutaj korytarza, tam gdzie jest ta śluza prowadząca do Lab A, jest smuga po prostu taka. Ale smuga taka rdzawa. Chyba wycięte. Tak, i widać, że jest tak ucięte po prostu, ale jeśli się temu przyglądacie, to nie jest już w żaden sposób płynny. Przypomina taki pyłek. Prawo, lewo? Lewo, lab B. To podchodzę i próbuję. Bo tam nie ma panelu. Nie ma. Okej. Dobra. Próbujesz się z tym siłować. No dobra, to chwilę zajmie, zobaczmy tutaj, bo tu mamy sytuację otwarcia. Tak. On pobiegł po latarkę. Co Gina robi? Może jako drugi. A mnie się czepiają. Dobra, no to przechodzę przez te śluzę. Spodziewam się, że przez to, że to było zamknięte, no to jest mała szansa, że ktoś mnie zabije od razu. Ale i tak wchodzę najpierw z shotgunem na wyłożonym, jakby trzymałem go w rękach. Sprawdzam te korytarze, które tam są, no i moim pierwszym odruchem będzie chyba, żeby sprawdzić ten pokój, jakby nie reaktor, tylko ten drugi pokój. Alert room. Tak, alert room. No i no drzwi są zamknięte, dostępu nie mam. Do tego alert rooma? No. Nie, tutaj nie ma drzwi nawet. Tu nie ma drzwi nawet. A nie ma drzwi nawet. To jest taka kontrolka ten. No tak jakby weszliśmy wszędzie. Aha, dobrze, nie zauważyłam. Dobrze, fenomenalnie. W takim razie chcę szybko podłączyć Paul. No i no, przekazuję mu szybki komunikat, że teraz ja... Czy ty nie pobiegłeś z Paul? To było przekazanie z tabletem. To przez tylko oboje rozmawialiśmy. Dobra, to możesz mieć. To ja... Dobra, no to masz go. No dobra. O, jesteś w tym? Tak. No to dobra, no to dawaj, spróbujemy. No to chcę go podłączyć, chcę przekazać mu łącze, żeby mógł... Tam jest wejście USB? No czy. Dobra, jest. Dobra. Jest jeszcze to starszej generacji, ale... A, F1. Tak. Nie mogliby się nas zdecydować na standard, zawsze coś zmieniają. Dobra, no to spróbujemy, zobaczymy jak moje programy i umiejętności z dawnych lat. Czuję się jak na studiach, kiedy mieliśmy laby. Dobra, w tym momencie jak ty się podłączyłeś, Cassius wraca. Co widzi Gina? Czy coś się zmieniło w tobie? Tak, mam lampę tutaj, więc widzi światło i sylwetkę. Oddycham, bo biegłem, ale wchodzę, nic nie mówię. Jeśli jest jakiś sprzęt na podłodze, pewnie możliwe, że mój łom na przykład albo coś, to biorę ten łom i wchodzę. Jesteś tu? Jestem w sekcji alert roomu. Okej. Nie chcesz tam czatować, bo jeszcze teraz będę przez chwilę podłączać tablet. Wszystko no to... okej, bo tak zniknąłeś. Pobiegłem po latarkę. Wszystko okej. Okej. To ja robię tych parę kroków w stronę tego pomieszczenia z reaktorem. Nie masz na sobie kombinezonu ochronnego, jakby co? Miej taką świadomość. Myślę, że Cassius może nie mieć takiej świadomości, okay. A to jest odwrót, no nie? Dobra. Więc ja chcę podejść tam do tego pomieszczenia, żeby sprawdzić, czy tam jest coś, co pilnuje tego pomieszczenia, albo co wiesz. Tam są w tym korytarzu, który tam widzisz, są drzwi. I jest panel dostępny. No to właśnie chcę oświetlić, czy tu jest w miarę bezpiecznie, no nie? W sensie, żeby naszą panią Ginę, która musi to rozbroić, nic nie zaatakowało, kiedy jest tam, ale to nie. Jest bezpiecznie, a ty, Gina, nie masz tu za dużo połączenia i tyle. No, nie ma, on już się tym zajmuje, więc jesteś wolna do działania. Kasztyc, jesteś?
Tak, jestem. Idę za głosem. To dobra, no i mamy to. Mamy te wejście do pokoju z reaktorem. I tam są właśnie panele, drzwi, dostęp i tak znana historia. Czyli tam... co tam trzeba zrobić? Podejrzewam, że dostęp znowu jest pod lockdownem, więc trzeba mechanicznie zniszczyć drzwi. Czy mylę się, mistrzu gry? Nie wiem, nie, ty się spróbujesz? Dobrze, próbuję. Czy tam w środku mam tam z tobą iść? Mam ci jakoś pomóc? O, wiesz co, podejrzewam, że jeżeli ten reaktor jest w tak złym stanie, to lepiej by było, jakbyś się oddalił. Myślę, że... ile? Bo tam może być promieniowanie jednak, bo to miał być jądrowy reaktor, prawda? Tak, też widzisz, że są na tych drzwiach zabezpieczenia, jest pokazane, że są one ołowiowe. No podejrzewam też, że pewnie zanim się jakby wejdzie do reaktora, to jest podobnie jak tam przy laboratoriach, nie? Że masz jakby dobrze, ten... to ja wychodzę przed tę śludę, którą przepaliła Gina, żeby tam czekać na powrót kolegów. A, i pobyć chwilę. No? W razie czego to jak Paul będzie się kontaktował, to zostawiam go tobie. Ale po gadać, to on został w no ja wiem, no ale podejrzewam, że jeżeli będzie, no że będzie go słychać. Dobra, wiem, że powiem w Aletrumie. No właśnie, jeśli ty będziesz stał tam, gdzie stoisz, to będzie ci ciężko, Paul, więc w Aletrumie. Okay. Bo... nie, nie chcę w Aletrumie, ja chcę być tu, najwyżej on poczeka chwilkę. Dobra, więc nie wiecie, co odkry. Dobra. No to wiesz co, jest dostęp do ciebie. Czy zdziwiłaś, nie spodziewałaś się, że się otworzył te drzwi. Może pracowałaś tu już kiedyś? Lucky! I nie jest pod tym odcięty. No dobra, no to w takim razie, biorąc pod uwagę, jak dopiero jakby wystraszony, też wchodzę najpierw shotgunem na... No to jest najpierw, wiesz, są jedne znaczy, drzwi. No tak, wchodzę, ale jakby trzymam cały czas ten, żeby jednak być w miarę bezpiecznie. No narzędzia mam na pasie, latarka jest. No i za co się można zabrać? No za reaktor, więc wchodzę tam. Więc... wchodzisz tam i to jest moment, w którym otwierają się drzwi, bardzo powoli się uchylają, ale widzisz i zaczyna ci się przypominać procedura, że w dla bezpieczeństwa te drzwi za tobą się zamykają, więc wiesz, jest takie dwoje drzwi, więc się zamykają, najpierw te, jesteś przez chwilę w takim niewielkim korytarzyku i dopiero wtedy otwierają się tamte powoi. W tym czasie wy pracujecie nad tym drzwiami, staracie się tam odgnąć tę śluzę. Za to, kiedy już te drzwi się zamykają, to ty, Kas, już słyszysz z pokoju, ale Truma jakiś głos po prostu. Mm-hmm. Słyszysz, że ktoś tam mówi coś. Dobra, to idę tam. Mm-hmm. I halo, no. Jesteście? Co się stało? Tutaj Cassius. Gina weszła do pomieszczenia reaktora, żeby tam robić swoje mambo jumbo, a Rock z Dale'em jeszcze nie wrócili z obchodu. Nie wiem, czy coś się stało, bo bardzo długo ich już nie ma. Dobra, ja mam trochę wiadomości, że takich szybki sprawdzian jest taki, że lockdown ja stąd za chujerę nie zdejmę. To jest zła wiadomość. No. Dobra wiadomość jest taka, że będąc na tym piętrze, jestem w stanie trochę tutaj poodblokowywać rzeczy. Więc spróbuję to zrobić. Na którym piętrze? No w sensie, że mając dostęp tutaj na minus 2, mogę tutaj spróbować was trochę ułatwić życie. I właśnie staram się przebić przez te zabezpieczenia, które tu są. I pytanie właśnie, co później? Wy macie jakiś plan po tym reaktorze? No chcemy iść do tego chyba pomieszczenia z łącznością, żeby wysłać sygnał. Taki był plan. No właśnie, ale tam jest Gina tam w okolicy? Nie, jest w pomieszczeniu. A reszta jest? O, nie wiem, gdzie jest reszta. Poczy mi na podwód, ich nie ma. Weź daj mi dorosłego do telefonu, co nie? No. Dobra, słuchaj, Cassius. Nie wiem, czy o tym gadaliśmy, ale kim ty byłeś na tej stacji? To ty mi powiedz. Widziałeś mnie? Nie kojarzę cię, a powinienem? Co tutaj robili z ludźmi, którzy mieli być poddawani eksperymentom? Kojarzysz? Widziałeś nas? Mam swoje podejrzenia. Jest to... Powiedz mi. Wiesz co, powiem ci tak. Wiem trochę więcej
niż mówiłem do tej pory, ale niespecjalnie też mi się podoba to, co tu się działo. I... no... powiedzmy, że nie wszystko wam powiedziałem. Mówię to ci, bo nie wiem, jak reszta zareaguje. A nie chciałem moment, że kiedy jest mniej osób przy tym. Odsłuchając go odruchowo w tym pomieszczeniu, biorę sobie jakiś przedmiot i zaczynam nim, bo po prostu mam jakiś taki nerwowy tik, uderzać, wiesz, zginać go, jakiś kawałek metalu czy coś takiego. No a mów. Dobra, po tym drzwi się rozsuwają coraz bardziej i wpuszczasz już powoli pierwsze promienie światła do środka generatora i nie wygląda to za dobrze. Pierwsze, to co widzisz sprawia, że od razu przekleństwo ci się na usta rodzi, ponieważ widzisz masę jakichś substancji, jakichś takich tych śluzów, które widziałaś, i masę czegoś, co przypomina jaja wokół reaktora i generatora. Jest to po prostu pęki tego. Wróćmy tu do rozmowy. Wiesz co? Czekaj. Dobra, puściłem program. Prawda jest taka, że no jest trochę inaczej niż mówiłem. I jak kurwa jest? No dobra, przybierz. On jeszcze mówi, o czekaj, odpaliłem. W tym samym czasie, gdy ciągniesz te drzwi, to jest moment, w którym nagle drzwi za wami, przed wami, to wszystko się rozsuwa. Otwierają się wszystkie śluzy wokół was. Ja patrzę się nerwowo na tą czerwoną smugę, która szła do labu. A, i wejście tam się zaczyna otwierać. I widzisz za tą smugą, widzisz, że tam są jakieś takie czerwone światło w labie A i widzisz, że to, co jest w labie A, to nie jest środowisko już naukowe, to bardziej przypomina jakąś jamę z bestii, która ma po prostu wszędzie porozwieszane, są jakieś matki, są jakieś takie dziwne części mięcha, które to wszystko się tam toczy, a ty w tym samym momencie, kiedy on powiedział udało się, mówi jeszcze do ciebie, słuchaj, prawda jest taka, że wy nie spaliście paru tygodni, tylko dwa lata.